Niezwykłe wydarzenie pełne natury, kreatywności i edukacji odbędzie się 3 września w Arboretum Bramy Morawskiej. Raciborski piknik leśny, na który już dziś zaprasza miasto Racibórz i Arboretum Bramy Morawskiej, odbędzie się 3 września w godzinach od 13 do 18 na urokliwej polanie wypoczynkowej obok zaczarowanego ogrodu. To bardzo dobry pomysł na spędzenie rodzinnej niedzieli, powiedział nam wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczyk. Miasto Racibórz i Arboretum Bramy Morawskiej zapraszają na wspólny raciborski piknik leśny. To taka nowa formuła edukacji ekologicznej. Zamieniliśmy płytę rynku na piękną, przyjemną, zieloną polanę wypoczynkową w naszym arboretum, nieopodal pięknego, zaczarowanego ogrodu. Chcemy zaprosić Raciborzan na takie bardzo sympatyczne i naukowe, i edukacyjne, ale przede wszystkim rodzinne zakończenie wakacji tych szkolnych, bo na szczęście jeszcze nie pożegnanie lata. Będą akcenty kulinarne związane z dziką kuchnią, będą pokazy lotów sokolniczych, będzie edukacja prowadzona przez różnego rodzaju instytucje partnerskie i przez nasz sam Wydział Ochrony Środowiska. Dobry sposób na spędzenie fajnej, rodzinnej niedzieli. To niepowtarzalna okazja, by spędzić czas na łonie natury, czerpiąc inspiracje z leśnych skarbów i zapierających dech w piersiach występów, dodała inspektorka do spraw naukowych Arboretum Bramy Morawskiej Martyna Jęczyszyn. Tak naprawdę od godziny 13 do 18 cały czas się tutaj na polanie będzie coś działo. Będzie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Nasiennictwa z oddziałem w Raciborzu. Będą mieli mikroskopy. Pod tymi mikroskopami będzie można zobaczyć z bliska i zwierzęta, i rośliny. Będzie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, która opowie o tym, jak bezpiecznie zbierać grzyby, jakie grzyby zbierać, jakich nie zbierać. Będą pokazy sokolnicze, które myślę, że sprawią tutaj naprawdę furorę. Przez cały ten okres 5 godzin będą tutaj nad polaną latały ptaki. Około godziny 15 teatr Ato Free przedstawi spektakl, głównie skierowany dla dzieci. Ten, kto śledzi poczynania Arboretum, wie, że ten teatr już się u nas pojawił w zeszłym roku. Przyciągnął bardzo dużą ilość dzieci. Naprawdę się podobało, więc myślę, że tym razem również nie zawiedzie. Oraz będzie też Akademia ZOMAR-u, która pokaże nie tylko futrzaste zwierzaki, ale też karaczany, kameleony, więc na pewno dzieciom będzie się podobać. Ponadto odbędą się też warsztaty kulinarne. Met Ladies wyjaśni zawiłości kuchni kulinarnej i przygotuje placuszki modrzewiowe, czekoladki sosnowe, szyszkową lemoniadę, zupę survivalową i wiele innych ciekawych potraw. Przypomnijmy, piknik leśny 3 września, polanka w Arboretum Bramy Morawskiej.